Przeżywamy już trzecią niedzielę Wielkiego Postu. To dobra okazja do tego, aby spojrzeć na to, co za nami, by zapytać, jak przeżywam ten szczególny czas łaski. Dzisiejsza Ewangelia wzywa nas do nawrócenia. Nawrócenie to nie tylko walka z naszym grzechem. Nawrócenie to zmiana myślenia. Myślenia o Bogu, o drugim człowieku, o świecie w sposób bardziej Boży, w sposób ewangeliczny. Ale nawrócenie to również zwrócenie się ku Bogu, bo często tak naprawdę odwracamy się od Boga plecami, nie chcąc słuchać Jego słowa, nie chcąc wypełniać Jego przykazań. W środę popielcową, a więc gdy zaczynaliśmy Wielki Post, usłyszeliśmy wezwanie: nawróćcie się do mnie całym swym sercem. Myślę, że nie ma takiego człowieka, który mógłby powiedzieć: ja nie potrzebuję nawrócenia. Moje serce całkowicie należy do Boga. Moje serce jest całkowicie wypełnione miłością. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dzisiaj przyjęli to wezwanie Jezusa do nawrócenia. Tym, co uderza w dzisiejszej Ewangelii, to wielka cierpliwość Boga wobec nas. Tej cierpliwości możemy doświadczać nieustannie, zwłaszcza wtedy, gdy stajemy przy kratkach konfesjonału, gdzie Bóg cierpliwie na nas czeka. Ale tą cierpliwość Bóg okazuje także wobec naszych postanowień, że już nigdy nie popełnimy tego grzechu, że to już się nie powtórzy. Bóg jest cierpliwy wobec naszych postaw i ciągle daje nam szansę. Słyszymy jednak w dzisiejszej Ewangelii: Panie, jeszcze na ten rok pozostaw go, aż okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Nie wiemy, ile czasu otrzymamy od Boga. Dlatego tak ważne jest, abyśmy już dzisiaj podjęli decyzję o nawróceniu. Dzisiaj uczynili rachunek sumienia. Dzisiaj podjęli decyzję, aby w najbliższych dniach pójść do spowiedzi. Dzisiaj zastanowili się, jak mogę przeżyć lepiej ten Wielki Post. Myślę, że nikt z nas nie lubi, gdy ktoś nadużywa naszą cierpliwość. Pomyśl, ile razy ty nadużywasz cierpliwość Boga. Bóg jest cierpliwy wobec nas, bo pragnie naszego zbawienia. Pragnie, abyśmy z Nim byli w wieczności w niebie. Dlatego przyjmij dzisiaj to pełne cierpliwości wołanie Boga o nawrócenie serca. Niech wsłuchanie się w to słowo będzie też zapraszało do konkretnej odpowiedzi, konkretnego pragnienia. Tak, Panie, już dziś pragnę mojego nawrócenia.